cóż, miły prezent na święta na pewno dla nas i na tą podróż, która przed nami bardzo, bardzo długa. I będziemy przynajmniej z uśmiechem na twarzy wracać. Nie w komplecie, bo kilku zawodników zostaje dalekie podróże przed nimi, żeby dotrzeć do domu na swoje święta. Naturalna kolej rzeczy. Natomiast to, co chcę podkreślić, to jak to jeden z obcokrajowców, że duży respekt. A więc duży respekt dla zespołu Korony za zaangażowanie, serce i to umiejętność niepoddawania się. Tydzień temu, teraz, gdyby to było raz, to można powiedzieć, że przypadek. To już jest dwa razy, jest większa szansa, że to nie jest przypadek. Jak zrobi to trzeci raz, bo padła propozycja z kółeczka, żeby zaczynać w 10 trenerze, to wtedy bramki strzelamy. Oczywiście formą żartu. No to można powiedzieć, że charakter zbudowany. Teraz jeszcze musimy zbudować piłkarsko coraz to lepszą drużynę i będziemy grać na radość i potęgę Korony Kielce. Bardzo ogólnikowo, bez jakichś większych szczegółów, nie chcę komentować, bo Państwo też chcecie na pewno iść robić jakoś na Śląsku, mi skąd się wywodzę, machówki albo jakieś inne dania świąteczne, więc jeszcze raz wielkie podziękowania zespołowi. No i sztabowi, który na bieżąco od analizy przeciwnika i przygotowania pomysłu na grę, po ludzi, którzy muszą stawiać tych naszych piłkarzy na nogi od dłuższego czasu, mamy różne drobne kontuzje, urazy. No i te kartki, które nas dobijają, mam ich dużo. Zobaczymy, ile kart dostanie Gniatić. Byłem zły, bo byłem przekonany, że nic nie było, ale jednak zobaczyłem urywki, to mimo co ukrywa czerwona kartka. Ale poradziliśmy, daliśmy radę, mamy dzisiaj 3 punkty zdobyte. Liczymy się w grze i z tego jesteśmy dumni. Dziękuję Państwu i wesołych świąt. Ja się mam na Jasmar. Dobry wieczór Państwu. Natürlich sitzte sich hier angenehmer nach Siegen. Oczywiście milej się tutaj siedzi po zwycięstwach. Natürlich hat keiner von euch hier und viele Leute im Stadion das nicht erwartet. No i oczywiście nikt z Was tutaj, ani nikt na stadionie nie oczekiwał tego. No darum geht's nicht. Ale nie o to chodzi. Wir haben ein Spiel verloren. Przegraliśmy mecz. Wir haben versucht und alles dafür getan. Staraliśmy się, zrobiliśmy wszystko. Wir haben ein Tor kassiert, fast Eigentor sozusagen. No i skasowaliśmy bramkę, to znaczy w zasadzie był to prawie że samobój. Die Chancen, die wir hatten, haben wir nicht entsprechend genutzt. Corona hat mit allem verteidigt, was sie hatten. Nie wykorzystaliśmy szans, które mieliśmy, natomiast Corona robiła wszystko, co mogła, broniła się. Dann schmelzen die Minuten und am Ende verlierst du das Spiel. No a minuty biegną szybko i na koniec przegrywasz mecz. Ich denke, trotz allem, bei allen Emotionen, die momentan sicherlich bei allen Beteiligten sich nicht gut anfühlen. Myślę, że przy tych wszystkich emocjach, które z pewnością są nieprzyjemne u tych osób, które są jakoś zaangażowane, dürfen wir nicht vergessen, dass wir saisonübergreifend richtig viel erreicht haben. Nie możemy zapominać o tym, że w całym sezonie udało nam się dość dużo uzyskać. Sezon übergreifend. Czyli nie tylko w sezonie, ale nawet patrząc z takiej dłuższej perspektywy. Also diese Saison und letzte Saison in diesem Jahr. Czyli mam na myśli i ten sezon, i ten poprzedni w ostatnim roku. Wir haben viel erreicht und in dieser Saison werden wir auf dem 3. Platz überwintern. Także osiągnęliśmy dużo i w tym sezonie przezimujemy na 3. miejscu. Ich denke, das hat im Sommer auch keiner so erwartet. Myślę, że latem też nikt takiej sytuacji nie oczekiwał. Ja, deshalb bin ich stolz auf mein Team. Dlatego jestem dumny ze swojej drużyny. Auf diese Jungs kann man sich in der Regel verlassen. Z reguły można polegać na tych chłopakach. Sie arbeiten fleißig, sie entwickeln sich. Pracują ciężko, rozwijają się. Und viele sind mitten im Entwicklungsprozess. A wielu z nich znajduje się jeszcze w takiej fazie rozwojowej. Ja, es ist sehr vieles in den letzten 2 Jahren gut gelaufen, eigentlich über unsere Verhältnisse gut gelaufen. Przez ostatnie 2 lata bardzo dużo potoczyło się dobrze, dużo rzeczy, jakby patrząc na naszą sytuację, jaka była, potoczyło się nawet bardzo dobrze. Wir haben super Spiele gespielt, wir haben viele Spiele gewonnen, wir haben gute Ergebnisse erzielt. Graliśmy bardzo dobre mecze, dużo wygrywaliśmy, mieliśmy fajne wyniki. Ja, wir haben es oft spannend gemacht. No i często też było sporo emocji. Wir haben aber auch
Spiele wie heute oder wie das letzte verloren und solche Geschichten geschrieben. No, ale były też takie mecze właśnie jak dziś, czy ten ostatni i takie historie również napisaliśmy. Wir haben sehr viel Transfereinnahmen erlöst. Udało nam się pozyskać sporo z transferu. Es gab immer Bewegung im Team. Zawsze był ruch w naszej drużynie. Und wer sich ein bisschen auskennt in dieser Materie, weiß, dass ein Team 2 bis 3 Jahre braucht, bis es zusammenwächst. Natomiast kto się zna troszeczkę na tym biznesie, to wie, że drużyna potrzebuje tak ze 2-3 lata, aby się dobrze zgrać. Das ist hier nicht der Fall und wird auch sicherlich in der Zukunft nicht der Fall sein, dass wir diese Zeit haben, beziehungsweise diese Möglichkeiten haben, Spieler zu halten. I nie ma tutaj takiej sytuacji, z pewnością w przyszłości też tak nie będzie, że będziemy mogli przez tak długi czas utrzymać tutaj piłkarzy. Wie gesagt, wir müssen entsprechend jetzt uns erstmal ausruhen und die Situation entsprechend neu bewerten und dann ja, entsprechende Rückschlüsse und entsprechende Entscheidungen treffen. Musimy teraz troszeczkę odpocząć, wyciągnąć wnioski. Z pewnością musimy się zastanowić i podjąć odpowiednie decyzje. Wer gedacht hat, dass es in diese Richtung, so wie es in den letzten 2 Jahren ging, weiterhin nach oben geht, der hat halt so gedacht, aber das ist nicht die Realität, die wir hier haben. Jeśli ktoś myślał, że teraz będziemy tak cały czas szli do przodu jak przez ostatnie 2 lata, no być może są takie osoby, ale rzeczywistość jest inna. Unabhängig davon, dass wir jetzt die 2 Spiele verloren haben, ich würde das heute genauso sagen. I niezależnie od tego, że ostatnie 2 mecze przegraliśmy, powiedziałbym teraz dokładnie to samo. Ja, und insofern das habe ich den Jungs auch gesagt, dass sie jetzt versuchen, erstmal sich auszuruhen und wir werden mit neuer Stärke und mit neuem Selbstbewusstsein und Bewusstsein in das neue Jahr gehen und stärker zurückkommen, als der manche ein oder andere hier erwartet. Także powiedziałam to samo chłopakom, że w tej chwili muszą spróbować odpocząć, a potem z nową siłą i z taką nową świadomością, pewnością siebie będziemy wchodzili w nowy rok. Ihnen allen wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und alles Gute fürs neue Jahr. Wszystkim Państwu życzę wesołych świąt i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Mein besonderer Dank gilt natürlich unseren Fans. A szczególne podziękowanie kieruję oczywiście w stronę naszych kibiców, die sicherlich heute auch leiden, genauso wie wir, którzy z pewnością dzisiaj cierpią tak samo jak my. Ich möchte mich bedanken für die tolle Unterstützung, für die tolle Energie, die sie uns geben und ja, auch an Sie ein Appell. Wir werden stärker zurückkommen, als der eine oder andere erwartet. Chciałbym również podziękować kibicom za energię, którą nam dają, za wsparcie, które teraz czuliśmy. No i chciałbym do nich zaapelować i powiedzieć, że wrócimy silniejsi niż to jest oczekiwane. Auch an unsere Fans, frohes Fest, guten Rutsch. Również naszym kibicom życzę wesołych świąt i dobrego nowego roku. Wir sehen uns in